Obraz dworu szlacheckiego w literaturze. Omów zagadnienia na podstawie pana Tadeusza Adama Mickiewicza i odpowiedzi uwzględnij wybrany kontekst. Soplicowo, centrum i ostoja polszczyzny, w której można się tak naprawdę zanurzyć. Piękny, pobielony dwór stojący na wzgórku w otoczeniu najbardziej polskich ze wszystkich drzew, czyli topoli. Oczywiście miejsce, do którego prowadzi otwarta brama, świadcząca o ogromnej gościnności. I doświadczamy tego, czytając pana Tadeusza. Po 10 latach ze stolicy wraca młody Tadeusz Soplica. Wita się ze znajomymi zakątkami, ze swoim wujem, sędzią, ogląda dawne pokoje, miejsce, w których spędzał dzieciństwo, ale ten dwór jest oczywiście pełen ludzi. Przyjechali oni bowiem na sądy, czy to mniejsze, czy to większe. Jest zatem nie tylko Wojski, jest także Telimena ze swoją podopieczną Zosią, podkomorzy ze swymi córkami, no i wielu, wielu innych gości. A zatem dwór jest pełen gwaru, radosnych rozmów, a uczta wydana na cześć Tadeusza w kolejnej księdze pokazuje cały rozmach takich właśnie przedsięwzięć. Wiemy, że w panu Tadeuszu jednym z wątków jest spór o zamek, no i oczywiście nie będziemy się teraz nad tym wszystkim zastanawiać, ale w tym dworku szlacheckim, w którym mieszkają Soplicowie, mnóstwo jest pamiątek, które mają charakter dotyczący ojczyzny i świadczący o patriotyzmie jego mieszkańców. Zegar wygrywający Mazurka Dąbrowskiego, portret Tadeusza Kościuszki, po którym imię nosi nasz bohater. No i oczywiście w tym dworku szlacheckim realizowane są wszystkie najważniejsze szlacheckie tradycje. Przy uczcie oczywiście względy grzeczności nakazują siadać i zachowywać się w określony sposób. Nawet na spacer tamtejsi mieszkańcy udają się w parach w określonej kolejności. Rozrywki, które towarzyszą szlachcicom, takie jak grzybobranie czy też polowanie, no wiadomo, typowo szlacheckie. Jest to więc miejsce, które stanowi swoistą Arkadię. Wszyscy czują się tam dobrze, mile widziani, są szczęśliwi. Nie mamy do czynienia z jakąś straszliwą chorobą czy konfliktem, który byłby nierozwiązywalny. Pamiętajcie też, że ta Arkadia to jest ostoja tradycji szlacheckiej, która jest niezwykle ważna, bo pozwala Polakom trzymać się nawet w sytuacji, kiedy są w niewoli. Ten dworek szlachecki, tak wyidealizowany przez Adama Mickiewicza, jest motywem, który ukazał się także w innych książkach. Najbliżej chyba będzie Wam do dworku szlacheckiego w Nawłoci sprzed Wiośnia Stefana Żeromskiego. W pewnym sensie jednak Nawłoć ukazana jako takie odbicie dworku w Soplicowie jest de facto odbiciem w krzywym zwierciadle. Tam również dosyć podobnie wygląda powitanie Hipolita Wielosławskiego wraz z Cezarem wracającego z frontu wojennego. Tam również jest pełno ludzi, krewnych albo mieszkańców tego dworku, albo ich pracowników. I tam również, moi drodzy, jest bardzo dużo okazji do rozrywki. Ciągłe bale, spacery, jakieś wyjścia do sąsiadów. Tak naprawdę niczego nie trzeba tam robić. Komicznie wręcz Żeromski pokazuje ciągłe także biesiady na Włoci i wylicza kolejne potrawy, które stary służący Maciejunio przynosi na stół. Jest to więc bardzo dużo smakołyków i w gruncie rzeczy między nimi nie ma wcale długich przerw. Ja się zastanawiałam, czy gdybym tak jadła, jak opisał to Żeromski w takich ilościach i tak często, to nie ważyłabym chyba 200 kilo, ale kochani, tak właśnie jest. I trzeba pamiętać, że Żeromski, opisując ten dworek na Włoci, jest tak naprawdę trochę złośliwy, bo on chce pokazać, że tamtejsza szlachta stworzyła sobie enklawę, jakieś miejsce odcięte od świata i w ogóle nie interesuje się tym, co dzieje się na zewnątrz. A na zewnątrz mamy czas po wojnie. Czas, w którym wielu ludzi cierpi. Czas, w którym trzeba zaangażować się patriotycznie. Trzeba robić coś więcej niż tylko balować i jeść. Zatroszczyć się może o innych. Pobliski Chłodek jest najlepszym dowodem na to, że państwo z dworku żyją jakby na innej planecie. I to jest rzeczywiście bardzo źle. Dziękuję bardzo za uwagę.